A teraz, proszę Państwa, powiem Wam, jak przedstawia nam się tą nową szkołę. Znaczy, ona, to wszystko już jest wdrażane, proszę Państwa, ale może jeszcze w jakiś sposób uda nam się chociaż to złagodzić, żeby to, proszę Państwa, nie przyjęło takiego rozmiaru, jak w tych krajach, w których doprowadziło do całkowitej degradacji systemów oświaty. Proszę Państwa, wszyscy Państwo pamiętacie szkołę, jak wygląda. To teraz powiem Wam, jak ta szkoła nowa będzie wyglądała. Nie będzie ławek i krzeseł. Będą ławki bardzo wysokie do przebywania przy tych ławkach na stojąco, a część ławek będzie na kółkach, tak aby dziecko mogło się przemieszczać, to nadmiernie ruchowe, zamiast krzeseł będą piłki. Na ziemi, proszę Państwa, będą leżały materace i koce do otulania. Będą rowerki stacjonarne dla dzieci nadpobudliwych i będą słuchawki do wyciszania. I proszę Państwa, będą poidełka, tak nam się mówi. Dla Waszych dzieci, dla naszych dzieci i młodzieży będą poidełka, czyli dostęp do wody pitnej. I proszę Państwa, w tej klasie ponad 30-osobowej te dzieci będą równocześnie wykonywać wszystkie te czynności. Jedne będą stały, jedne będą siedzieć na piłkach, leżeć na materacach, pić wodę, jeździć na rowerku. Proszę Państwa, w tej nowej szkole nie wolno nam zamieszczać dekoracji na ścianach. Wszystko musi być usunięte ze ścian, bo dekoracje i środki dydaktyczne, które stosujemy, będą, proszę Państwa, powodować smog sensoryczny. Jeśli znajdą się w polu widzenia dziecka niepełnosprawnego, to mogą doprowadzić do ataku agresji. Proszę Państwa, w tej nowej szkole nie będzie dzwonka, bo tworzy on smog akustyczny i również może wywołać atak agresji. W tej nowej szkole nie będzie ocen, bo są one według tej ideologii opresyjne i niemiarodajne. Będzie nowa ocena, proszę Państwa, opisowa, funkcjonalna. Ale proszę Państwa, ona oznacza opisywanie funkcjonowania dziecka nie tylko w szkole, ale również w domu i w środowisku, w którym dziecko przebywa. Co to oznacza? Że będziecie Państwo w domach inwigilowani, bo inaczej my, nauczyciele, nie będziemy mogli stworzyć tej oceny opisowej. Proszę Państwa, i to się już dzieje i na to przeznacza się takie ogromne środki. W tych szkołach, proszę Państwa, pojawią się nowi specjaliści. Proszę Państwa, będzie asystent dziecka ze specjalnymi potrzebami, będzie, proszę Państwa, doradca do spraw uczenia, tak zwany DDU i na tych szkoleniach już nam się robi, proszę Państwa, nam, nauczycielom, pranie mózgu i przez 5 godzin na konferencji słyszymy hasło DDU, żeby nam się mocno zakodowało w podświadomości. I proszę Państwa, będzie wprowadzona ogromna liczba psychologów do szkół. Proszę zauważyć, proszę Państwa, jak podstępny plan. Najpierw te dzieci zamknięto nam przymusowo na zdalnym kształceniu, gdzie naprawdę doprowadzono do problemów psychicznych u tych dzieci. Nigdy nie zapomnę swojego ucznia, który nie chciał włączyć kamery i bardzo go prosiłam, włącz na kamerę, chociaż na chwilę się zobaczymy, bo mamy tyle godzin tych zajęć, że proszę Państwa, mówić do ciemnego ekranu jest naprawdę trudno. A on powiedział, proszę Pani, nie, bo ja jeszcze leżę w łóżku. Ja mam dzisiaj zajęcia do 20 i mnie się nie chce wstać, nie chce mi się ubrać. Po co mam się ubierać? I tak z domu wyjść nie mogę, a zajęcia mam do 20. To już w tej piżamie zostanę. I proszę Państwa, to w ten sposób doprowadzono do problemów młodzież i dzieci. A teraz, proszę Państwa, dlaczego? Po to, żeby wprowadzić teraz cały ten sztab psychologów do szkół. W pierwszych słowach pan Tusk powiedział, że teraz po wyborach, że wprowadzi psychologów do szkół. Proszę Państwa, psychologów, którzy będą zajmowali się właśnie kształtowaniem nowej świadomości naszym dzieciom, naszej młodzieży, będą wchodzili do naszych domów. Proszę Państwa, i ostatnie już zagrożenie, to znaczy tych zagrożeń jest bardzo wiele, ale ja rozumiem tutaj sytuację i wiem, że mój czas jest ograniczony. Proszę Państwa, to jest ukrainizacja. Proszę Państwa, my jesteśmy narodem bardzo przyjaznym. Otwarliśmy swoje domy, swoje serca dla tego narodu i już w maju, w czerwcu w 2022 roku
Proszę Państwa, w naszych szkołach pojawiło się prawie 200 dzieci z Ukrainy. Ale proszę Państwa, w nowej rekrutacji do szkół okazało się, że brakuje miejsc dla polskich dzieci. No, w przedszkolach pierwszeństwo miały dzieci z Ukrainy, że zabrakło miejsc dla uczniów polskich, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Proszę Państwa, że zabrakło miejsc dla studentów, że proszę Państwa, dla polskich studentów była tylko jedna tura rekrutacji, a dla ukraińskich studentów dwie tury rekrutacji, że polscy studenci wnosili opłatę w wysokości 85 zł, a ukraińscy studenci nie wnosili opłaty w ogóle, że usuwano polskich studentów z akademików, proszę Państwa, że anulowano im złożone już wnioski. Proszę Państwa, tak nie może być. Nie możemy być we własnym kraju traktowani gorzej niż gości, których przyjmujemy. Proszę Państwa, minister kultury i dziedzictwa narodowego w ubiegłym roku na 864 stypendia 560 przeznaczył dla studentów ukraińskich. Jak to? Hańba! 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 Proszę Państwa, pytanie, czy w tak krótkim okresie byli w stanie ocenić działalność tych studentów? W tak krótkim, że oni zasługiwali na te stypendia? Te stypendia miały być przeznaczone dla polskich studentów. I proszę Państwa, przypomnę również haniebne słowa wicepremiera Jarosława Gowina, który w 2019 roku powiedział, że Ukraińcy będą naszą elitą. Nie, proszę Państwa, my nie potrzebujemy obcych elit. My, polscy nauczyciele, wykształcimy nasze polskie elity. I proszę Państwa, na zakończenie chciałam Państwu powiedzieć, że my, członkowie Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, nie czytamy Gazety Wyborczej, ale bardzo często, proszę Państwa, dowiadujemy się, że w tej gazecie próbuje się nas zdeprecjonować. Zresztą, proszę Państwa, od wielu lat, od kiedy zaczęto przygotowywać grunt do wprowadzenia tych wszystkich zmian, jest niesamowite deprecjonowanie naszego statusu, niszczenie autorytetu nauczycieli. Ja zawsze zastanawiałam się dlaczego. Myślałam, że tu tylko chodzi o finanse, bo nikt nigdy nie zapłacił nam należnego nam wynagrodzenia. My zawsze byliśmy solą ziemi przed wyborami, a solą w oku po wyborach. Ale proszę Państwa, to nie chodzi o finanse. To chodziło o to, żeby złamać nam kręgosłupy, żeby nas zniewolić i żebyśmy się mniej sprzeciwiali temu wszystkiemu, co wprowadzono w polskiej szkole. To o to tutaj chodziło. I teraz proszę Państwa, 5 października tego roku w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł, którym próbowano nas deprecjonować pod tytułem Nauczyciele dla Wolności z Braunem i Kamratami. Proszę Państwa! Brawo!